Siemka, poprzedni odcinek Sekretów Życia się wam bardzo spodobał, więc pomyślałem, że nagram kolejny i pewnie nawet nie trzeba wam tłumaczyć, czym Sekrety Życia są, ale także tak to zrobię. Sekrety Życia to taka ukryta prawda, tylko że na sterydach. No, a dzisiejszy odcinek przedawkował sterydy. Zawsze chciałam być influencerką. Zaraz spróbuję swoich sił jako trenerka. Właśnie... Musisz mieć nieźle docięte bicki. Dlaczego? Od trzymania telefonu przed lustrem, nie? Influencer i pardokument naprawdę źle się kończą zawsze. Ktoś wrzucił filmik nagrany z ukrycia. Mój trening zumby. Kiedy kompletnie się rozklejam przy klientkach. Zrobiłaś z siebie idiotkę. O Boże, jeszcze jest ta walka dwóch influencerek ze sobą o to, która jest fajniejsza. Nie, to jest... Wiesz, ile dostanę za tą promocję? 20 tysięcy. Za dwa durne filmiki. Serio? No kurde. Chowajcie dzieci przed tym odcinkiem, bo mogą przestać rosnąć przez ten cringe, który je czeka. W najnowszym odcinku. Ciumka i Loczki. No muszę wam pokazać, że się nie pochwalę. Przywitajcie Bodzia! Niedługo to Bogdan jak urośnie. Ale teraz Bodzio. Może się gdzieś tam przewijać w tle, tak jak się przewija Waldek czy Nemo. Teraz jest również i Bodzio. To nie szczur, który tam biega? Czasami? To nie królik? To Bodzio. Piesek. To źródło mojego braku snu i worów pod oczami. Wychowanie dziecka jest trudne. A to pies. Chodźcie do odcinka, co wy na to? Bo tak za dużo tutaj prywatny mamy odcinek do komentowania. Jestem! 23-letnia Sara postanowiła zmienić swoje dotychczasowe życie. Chce zaryzykować i po raz pierwszy podążać za marzeniami. Let's go! Bo trzeba i za marzeniami, tak! Ma nadzieję, że Piotrek, z którym niedawno się zaręczyła, będzie ją w tym wspierał. Oczywiście, że wesprze, bo jakby mu nie mógł! Przecież trzeba i za marzeniami, mamy życie tylko jedno! Wuhuu! Ale pięknie pachnie. Magda Gessy powiedziała, jak pięknie śmierdzi. Cudownie śmierdzi, cudownie śmierdzi. Swoją drogą macie odwyk na przynajmniej dwa odcinki od Kuchennych Rewolucji. Ja wiem, że chcecie narkomani, kuchaniarze, rewolucjoniści, ale zdrowa przerwa się przyda. Cześć. Cześć. Tagliatelle czy spaghetti? Spaghetti. Rzuciłam pracę. Rzuciłaś co? Zwolniłam się dzisiaj. Mam dosyć tej... durnej pracy w korpo. Głupia praca, głupia szkoła. Ty chyba oszalałaś, nie wyżyjemy z mojej pensji. Spokojnie, nie denerwuj się, mam plan. Zostanę influencerką fitness. Teraz już mogłam wchodzić panowie z wiolonczelą i zacząć grać smutną muzykę dla tego mężczyzny. Pa, pa! Sayonara! Sayonara! Będę prowadzić treningi, a do internetu będę wrzucać filmiki i diety. Wow, jaki pomysł! Nikt tego nie zrobił, na pewno ci się uda! Rozumiem, że masz wieloletnie doświadczenie z twojej korporacji, jak zarządzać takim kanałem? Ty chyba upadłaś na głowę. Rzuciłaś dobrą, stabilną pracę na rzecz jakiejś głupiej mrzonki? Nie nazywaj moich marzeń głupimi. Jak mam powiedzieć, no... Dzisiaj obejrzę poradnik, co? Nie robić w życiu! Twoim marzeniem jest zostać pianistą! To jest posrane, że najwięcej influencerów, jakie się zrespiło, to niechcący! Spawner influencerów jest nie wiadomo gdzie, na pewno mrocznym miejscu. I co jakiś czas z niego się spawnuje influencer. Opa! Ja nie mówię, żeby nie próbować, jeżeli naprawdę myśl o tym na co dzień bardzo chcesz, to jakby próbuj, spoko! Zrób to! Naprawdę! A pomyślałaś o moich marzeniach? Mieliśmy wziąć ślub, założyć rodzinę. Pracując w normalnej firmie, mogłabyś mieć ubezpieczenie i urlop macierzyński, a teraz co? A może ja nie chcę mieć dzieci? No i siemano. Na pewno nie teraz. Szkoda, że nie powiedziałaś mi o tym, zanim ci się oświadczyłem. Brak profitu teoretycznie, ale mordu. Teraz influencerki z dziećmi to sam profit. Żałujesz? Przecież wiedziałeś, że robię kurs trenerki fitness. Myślałem, że to tylko hobby. Hobby, na którym mogę zarobić. Kaśka w tamtym miesiącu wyciągnęła 15 tysięcy. Kaśka, więc to pomysł tej idiotki. Nie nazywaj swojej przyjaciółki idiotką. No tylko prowadzi WDŻ w internecie. Rozebrana. To nie jest moja przyjaciółka. Chodziliśmy tylko razem do szkoły i tyle. Zresztą obie jesteście takie same.
To teraz ja też jestem idiotką? Awansowałaś! 2 minuty temu! Czemu on mnie nie wspiera? Ja tylko chcę być szczęśliwa, nic więcej. Sara, przyrzekam. Nie znam zdrowego psychicznie influencera. Ani jednego, nie ma ich. Są co najwyżej ci, którzy wyzdrowieli, ale w toku terapii doszli do wniosku, że aby wyzdrowieć, muszą przestać być influencerem. Sara, nie masz szczęścia być influencerem. Możesz tylko być mniej lub bardziej pojebana. Nie chcę zakładać rodziny, dopóki nie poczuję, że robię coś naprawdę ciekawego. Zawsze chciałam być influencerką. A zdrowy styl życia jest teraz na topie. Jeżeli byście mnie pytali, co robić za kontę, to ja mówię: jeść! Stary, nie te ćwiczenia, nikt tego nie ogląda, bla bla bla. Bardzo ludzie obserwują ci ludzi od fitnessu, ponieważ są po prostu ładni i chcą mieć ładny fit. Patrz na Książula, robi gigantyczne, kosmiczne wyświetlenia, bo wpierdala. I to dużo wpierdala. Cały czas wpierdala. Mój kontent już bardzo dużo zrobił, Ksero. Ale i Książula jeszcze wydaje mi się, że jest dużo miejsca, żeby kraść. Książula może mieć przynajmniej jeszcze swoich 5 Pokemonów, nie? U mnie się już sloty skończyły. Narzeczony Sary uważa, że dziewczyna popełnia błąd i chce zrobić wszystko, by ją przed tym powstrzymać. Postanowił od razu porozmawiać z koleżanką, na której Sara się wzoruje. Kaśka, no poczekaj na mnie, cholera jasna. Proszę, nagle chcesz ze mną rozmawiać. Chodzi o Sarę. Domyślam się. Co ty za bzdury jej nakładłaś do głowy? O co ci chodzi? Chodzi o to, że zwolniła się z pracy i chce zostać influencerką. To gratuluję. W końcu poszła po rozum do głowy. Masz jej powiedzieć, że to głupi pomysł i że natychmiast ma porozmawiać ze swoją szefową, żeby z powrotem przywróciła ją do pracy, rozumiesz? Tak? Serio? Serio chcesz, żebym szczerze porozmawiała z Sarą i powiedziała jej wszystko o tobie? Nie waż się, chyba coś ustaliliśmy, tak? To jest sekret życia! Muszę zgłosić. Zgłośniłem głośniki, bo to jest sekret życia, muszę słyszeć! Więc łaskawie się tego trzymaj. Masz jej tylko powiedzieć, żeby wróciła do pracy, nic więcej. Rozkazywać to ty możesz swojej narzeczonej, jak ci na to pozwala, a ode mnie to ty się odwal. Kaśka, poczekaj. Bardzo w ogóle ładna poza faka. Możesz być, nie wiem, emotką w Fortnite. Sara jest zawiedziona, że narzeczony jej nie rozumie. Nie zamierza się jednak poddawać. Następnego dnia przychodzi do strefy cardio na dzień próbny w nowej pracy. Bo ja widziałem trochę więcej odcinków Sekretów Życia niż te, które nagrałem. W trakcie poszukiwania odcinków, muszę przeżyć też te, które się nie nadają do ciągłej doczki. Ja wam przyrzekam, ta siłownia z poprzedniego odcinka i też ta, która będzie w tym, ona się przebija praktycznie co drugim odcinku. Wszyscy chodzą tą samą siłownię. Mam wrażenie, że wpadłem w sieć jakiegoś promowania jakiejś siłowni, nie wiadomo gdzie. Dawno nie widziałem tak często eksploatowanego jednego miejsca przez jeden paru dokument. Zaraz spróbuję swoich sił jako trenerka. Właśnie... Musisz mieć nieźle docięte bicki. Dlaczego? Od trzymania telefonu przed lustrem, nie? Czasem też ćwiczę, wiesz? Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Właśnie zaczynam tutaj pracę, możesz się zapisać do mnie na trening. Na pewno to przemyślę. Fajne są dziewczyny tak wobec innych dziewczyn, takie... Kochane, nie? Takie wspierające, w końcu kobiety mają ciężko, wychodzą z paruset lat rządów mężczyzn w każdej sferze ich życia, więc powinny być dla siebie kochane i miłe i w ogóle ze sobą nie konkurować, co? Ja cię chyba widziałam gdzieś na Insta. Tak? No, bardzo fajne filmiki wrzucasz. W ogóle świetnie się na ciebie patrzy. Dziękuję, bardzo mi miło. Właśnie zaczynam pracę. Strasznie się stresuję. Będzie dobrze, spokojnie. Chodź, zapraszam. Super, że już ktoś kojarzy mnie z Insta, ale ta druga laska? Co to w ogóle miało być? A poznała hejterkę i widza jednocześnie. Sara nie spełniała się w monotonnej biurowej pracy. Lubi kontakt z ludźmi i ciągłe wyzwania, dlatego jest przekonana, że strefa cardio to idealne miejsce dla niej. Jestem przebrana, zwarta i gotowa. Okej. O, słyszałem, że z Wiki już się poznałyście. No, prawie. Wiktoria jestem. Możesz na mnie mówić Wiki. Sara. No już nie rób takiej miny. To był tylko taki żarcik na przywitanie. Jaki żarcik, co? A nie interesuj się. Takie tam babskie głupoty, nie? Ja też sobie nagrywam filmiki. Takie tam filmoszki. Słuchaj, bo tak sobie pomyślałam, może mogłabym zapisać się do ciebie na treningi. Naprawdę? Chcesz? Michał, co ty na to? Jasne, gratuluję pierwszej klientki. Dzięki. To od kiedy możemy zacząć? Właściwie to od zaraz, jeśli chcesz. No dobra,
Karolina. Sara. To kupić influencerem najbardziej lubię fakt, że tak naprawdę to nie zależy, czy ktoś ma pułap 100, 200 tysięcy, pół miliona czy miliona, 2 milionów czy 3 milionów subów lub obserwujących. Na każdym tym pułapie są po prostu ludzie, którym odjebało i którym nie odjebało. Ci, którzy starają się być że człowiekiem, a już dawno odlecieli do narcystycznej wersji siebie, która jest nierealistyczna, ale oni w nią wierzą. Tylko to, tylko to. Słuchaj, prosiłem cię, żebyś nie dawał mi tej zumby na 13. Ja po prostu nie dam rady. Simba, no nikt nie poprowadzi tej zumby tak jak ty, ale przekażę ją Sarze. Tej nowej. No, tej nowej. Okej, okay, super. Dzięki. Spoko. Zarąbiście. Pierwszy dzień i już pierwsza klientka. Już dawno mogłam rzucić to smutne życie w korpo i zająć się tym, co naprawdę sprawia mi przyjemność. Jak Piotrek się dowie, jak dobrze mi poszło, to w pięty mu pójdzie, że był przeciwko. Wszyscy hejterzy zrozumieją. Bo jeszcze? Jeszcze chwilkę. Dobra. Teraz 2 minutki wolniej. A potem znowu sprint. Mój narzeczony wolałby, żebym pracowała w korpo. Nie wspiera moich marzeń. To dlaczego z nim jesteś? Co? No bo się kochamy. No ale skoro on cię nie wspiera, to to nie wróży zbyt dobrze na przyszłość. Diagnoza! Znają 3 minuty! Wydaje mi się, że twoje małżeństwo jest pod znakiem zapytania. Nie no, mam nadzieję, że się dogadamy. Moglibyście się też rozejść, ale nic nie sugeruję, to nie moja sprawa. Mogłabyś wyzwolić tego faceta. Ej! Sara próbuje nie myśleć o konflikcie z narzeczonym. Chce skupić się na prowadzeniu treningów i publikowaniu relacji z siłowni na swoim kanale. Przepraszam bardzo. Tak? Mógłbym prosić o szejka białkowego, tylko prosiłbym nie orzechowego, bo mam alergię. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Tylko zrób mu nie orzechowego. O, cześć! Też tutaj cześć. Chodzisz na treningi? Tak, tak, tak. Też. Ja właśnie znalazłam dla siebie świetną trenerkę, to Sara, polecam. O, no proszę, korzystam. Sara, pozwól tu na chwilę. Tak, jasne, już idę. Poczeka pan chwilkę? Jasne, skorzystam z toalety. Tak? Powiedz mi, mam dla ciebie zadanie specjalne. Mhm. Czy dasz radę tutaj poprowadzić zumbę o 13? Oczywiście, że tak. Świetnie. A powiedz mi, o co chodziło z tym żarcikiem Wiki? Zapytaj Wiki, jak nie zrozumiałeś jej żartu. Czemu się pytasz jej? A, śmiała się ze mnie, że robię sobie selfie na Instach. A, musisz jej wybaczyć. Ona ma takie specyficzne poczucie humoru, ale jest naprawdę w porządku. Ma specyficzne poczucie humoru. Tłumaczy swojego ziomka. Ty nie przejmuj się, on ma specyficzny typ humoru. No specyficzny jest, kurwa. Taki nie do życia ze wszystkimi ludźmi. No taki, że go większość nie lubi, bo pierdol. Okej, okay, no nie wiem. Ja bym tak nie powiedziała do nowo poznanej osoby. Wydaje mi się, że mnie nie lubi. Wiki? No coś to, ona lubi wszystkich, mówię ci. To co? Ona wszystkich lubi, bo wszystkich wyzywa, więc ich nie lubi. Znam takich ludzi, oni mnie męczą. Nie wiem, męczą mnie po prostu. Oczywiście, że można się cisnąć i mieć specyficzne poczucie humoru swoim ziomeczkiem. Ale jak ci jakiś random, którego widzisz pierwszy raz, robi jakieś taką mikroagresję i potem ci będzie to tłumaczył, że to jest typ humoru, specyficzny humor, taki ze mnie a żartowniś! No po prostu na takie, haha, stand-upy, to idź na scenę tam. O 19 będzie open mic w pubie, idź tam sobie. A ze mną nie gadaj. Wpisuję cię tutaj na zuby o 13, okej? Okay? Jasne. Wyślesz mi ten grafik? Nie ma problemu. Dzięki. Proszę, smacznego. Czy to był szejk orzechowy? Naprawdę wszędzie są orzechy w szejkach. Ona zrobiła tam orzechy akurat, serio? Waniliowy? Przecież czuję. Zrobiłam panu waniliowy. Wiem, że mam alergię. Tak, wiem. Co się dzieje? Zrobiłam panu szejka waniliowego i... No i to jest właśnie trampolina do kariery. Tak się właśnie robi, prawie zabijasz człowieka. Ten mówi o tym publicznie i ty w ten sposób zdobywasz followersów. Alergia. Ma pan alergię na orzechy? Orzechy. Na pewno zrobiłaś pani. Tak! Może się położyć. Ma pan przy sobie ekipen z adrenalną, nie? Piki, możesz się na tej góry. Sara, podaj mi telefon. Proszę. Przecież to niemożliwe. Przepraszam, przecież halo? Ja zrobiłam waniliowy. Halo? Przyszło strefa kardio. Mamy tu klienta, który się dusi i ma chyba wstrząs anafilaktyczny. Zrobiłam waniliowy, nie mogłam przecież. Dobra, ma przynajmniej rozciąganie po treningu.
Co z nim będzie? Jest stabilny. Było z nim źle, ale już jest okej. Jest przytomny? Tak, odpoczywa sobie. Dobra, a gdzie go zabieracie? Do szpitala wojewódzkiego. No, tu jest jego torba. Dobra, dziękuję bardzo. No, to grubo, powiem ci, żeby klienta prawie zabić, to już trzeba serio do tej roboty nie mieć talentu. Ja naprawdę nie wiem, co się stało. Nie wiedziałeś, że jest uczulony? Nie powiedział ci? Powiedział, ale ja jestem pewna, że zrobiłam mu waniliowy. No, prawie pewna. Prawie? Ciesz się, że się klient nie przekręcił. Sara, musimy pogadać. Mogę cię przeprosić? Jasne. Poczekaj, to nie jest dobry pomysł, żebyśmy rozmawiali o tym teraz, bo źle się to skończy. Słuchaj, najlepiej będzie, jak pójdziesz już dzisiaj do domu, ochłoniesz i porozmawiamy o tym na spokojnie. Dobra? Idź do domu, ochłoń, pogadamy na spokojnie jutro. Ale to jest dobre podejście. Mówisz takie, ziomeczku, tu są jakieś takie nerwowe sytuacje między nami, że promieniujemy tutaj promieniotwórcze jak RTG. Powinniśmy zrobić sobie przerwę na jakiś czas. Dobrze, trzeba czasami odetchnąć, zebrać myśli i uspokoić. To wpływa pozytywnie na humanitarne wymienianie swoich opinii. Boże, ja nie wiem, jak to się stało. Przecież ten facet naprawdę mógł umrzeć. Miałam robić karierę, a prawie zabiłam człowieka. Chyba Piotrek miał rację i naprawdę powinnam siedzieć w korpo. Kto wie, tam może też byś sypał MMMsa komuś do kawy. Kochanie, gdzie ty byłaś tyle czasu? Czemu nie odbierałaś telefonów ode mnie? Co się stało? Sorry, musiałam cię przejść. Ale co się stało? Szef wysłał mnie do domu po tym, jak pomyliłam proszek białkowy. A klient miał alergię na orzechy. Yes. Gdyby nie Michał, to on by zszedł. Ale ja naprawdę nie wiem, jak to się stało. Myślałam, że dałam mu waniliowy, tak jak chciał. To jest niesamowite, że wstrząs afilaktyczny, tak jak ja go widziałem, to jest takie prawie zgon. Potem jak ci pomogą, to następnego dnia jest happy, 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 jakby nic się nie stało. Wyobrażacie sobie mieć chorobę, przez którą prawie umieracie, ale jednak nie, bo znajdziecie lekarstwo i następnego dnia macie takie happy, happy, happy. Jestem beznadziejna. Saruś, nie jesteś beznadziejna, popatrz na mnie. Jesteś wyjątkowa i zdolna, tylko może po prostu... Co? Może to nie jest praca dla ciebie. A jeszcze powiedz, a nie mówiłam. Nie powiem. Poza tym kluczem do bycia influencerką, która odnosi sukcesu, jest bycie totalnie bezrobotną. Może to znak, żeby wrócić do dawnej firmy i porozmawiać z szefową, żeby z powrotem cię zatrudniła. Ale ja chciałam być sławna. Chciałam mieć kanał. Chciałam zarabiać na tym pieniądze. Ale nie, nie. Złe podejście. Jak myślisz o hajsie w trakcie, kiedy jeszcze nawet nie jesteś popularny, to już daje tobie debuffa 90% na to, że ci się nie uda. Hajs to jest efekt uboczny bycia popularnym. To nie jest połączone. Nie może być połączone na starcie. Pasa to jest coś, na co tracisz teoretycznie pieniądze. No i okej. Okay. Spróbowałaś? Nie udało się. Okej. Okay. Idę ci położyć. Szczerze mówiąc, ulżyło mi. Uf, Jezu, jak blisko. Następnego dnia Sara za radą narzeczonego chce poprosić byłą szefową, by pozwoliła jej wrócić do pracy w korporacji. Dziewczyna jest zrezygnowana i zniechęcona. Kochani, słuchajcie, przychodzę do was z nowością. Super odżywka. Każda o niej marzy. Włosy są jedwabiste, mięciusie. Link jest w opisie. Klikajcie i kupujcie jak najszybciej. Widać, że nie influencerka, bo nagrywa poziomo. I nie iPhone'em. Hej, ja tylko się przyglądam, nie będę ci przeszkadzać. Spoko, właśnie skończyłam. Co tam u ciebie? Jak tam? Widziałam, że kanał otworzyłaś. Otworzyłam i zamknęłam. No co ty? Czemu? Piotrek? Nie chodzi o Piotrka. Po prostu się do tego nie nadaje. Akurat. Piotrek rozmawiał ze mną i był wściekły. Mówi, że to ja cię namówiłam na tę karierę w internecie. Piotrek z tobą rozmawiał? Nic mi o tym nie mówił. No, mam więcej tajemnicy przed tobą, niż ci się wydaje. To znaczy? Nieważne. W każdym razie, ja bym na twoim miejscu się nie poddawała. Wiesz, ile dostanę za tą promocję? 20 tysięcy. Za dwa durne filmiki. Nagrane poziomo, kurde. Telefonem! Serio? No kurde. No a korpo ile będziesz pracować? 3 miesiące na to? 20 tysięcy za dwa filmiki? Mordo. Wiesz, jak bym to zainwestował? Poszedł do kasyna.
Wziął te 20 tysięcy. Przecież możesz mieć 200 tysięcy. Łatwiutko. Mam nadzieję, że ci właśnie wytłumaczyłem, jak takie gadanie. A ty to kurwa 3 miesiące zrobisz. Jest głupie. Sara nie rozumie, dlaczego w nowej pracy tak często się myli. Bardzo chce wierzyć, że jest do niej stworzona. Jest Sara. Dobra, to koniec rozgrzewki i dalszą część treningu poprowadzi już Sara. Ty wiesz, że tu się nie przychodzi, kiedy ma się na to ochotę, tylko jest jakiś grafik, klienci na nas czekają, a my tu jesteśmy dla nich, tak? Wiem, ale wydawało mi się, że miałam wpisaną zumbę na 13 dopiero. Zumbę tak, ale trening? Ale umawiałyśmy się na dzisiaj, pamiętasz? Umawiałyśmy się na piątek. Na dzisiaj. Nie. Będzie drama. Dobra, to dziewczyny, umówcie się może dzisiaj na kolejny trening i tego się już trzymajcie, okej? Jasne. To ja lecę i dalszą część treningu poprowadzi Sara. Jasne, w końcu to do niej się zapisałam. No właśnie. Bardzo cię przepraszam. Byłam pewna, że umówiłyśmy się na piątek. Nic nie szkodzi, Michał też jest spoko. Okej, okay, super, to chodź na taśmę. 6! O Jezu, brawo. Tak dość. Brawo. I co, jak dzisiaj? Okej? Okay? Wycisk, tak jak wczoraj. Słuchaj, przepraszam cię za to spóźnienie. Obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Jasne, ale wiesz co? Może jednak będę trenować z Michałem. Serio? Sorki. Awkward! Ta cisza, dlaczego ta scena się trwa? Vicky, zastanawiam się, co z tą Sarą zrobić. O co ci chodzi? No, bardzo fajna z niej dziewczyna i treningi prowadzi dobrze, ale no jak można być tak rozszczepanym? Mam wrażenie, że bardziej zależy na tych całych zdjęciach niż treningach i pracy tutaj. Łączą. No widzisz? Może w końcu zaczniesz doceniać trenerów, których już masz. Na przykład ciebie, tak? No a jak? Lepszych ode mnie nie ma. Wiadomo. Łokcie, łokcie. O Jezu. Oli. Chyba będę musiał jej podziękować za współpracę. Serio? No, nie widzę tego, więc raczej tak. Ładna seria. Gratuluję. Odpocznij sobie, ja wezmę ci większy ciężar. Te sceny czasami naprawdę, one wysysają z człowieka duszę. Halo? Możesz gadać? Co się stało? Szefowa cię nie przyjęła z powrotem? Nie o to chodzi. Po prostu do niczego się nie nadaje. Saruś. Jestem beznadziejna. Nie chce mi się żyć. Dziewczyno, nie marnuj kontentu na męża. Na TikToku widziałem, że są dziewczyny z dupy, spawnują się też. Przez 8 minut na TikToku wrzucają filmy, gdzie opowiadają historyjkę z życia. Bez żadnych dowodów. Na zasadzie, no słuchajcie dziewczyny. Tak poszłam do sklepu, sobie nie wyobrażacie, ale pani na kasie powiedziała do mnie brzydkie słowo. I 8 minut o tym opowiada. I tego są tysiące tych filmików. Ludzie na TikToku lubią słuchać o innych ludziach, problemach społecznych. I wchodzą w parasocjalny kontakt z tą osobą, którą oglądają. To jest normalne i fajnie? Kochanie, większość ludzi pracuje w biurach, w korporacjach i nie narzekają. Przyzwyczaisz się. No tak. Przecież nadaje się tylko do klepania w klawiaturę. Łudziłam się, że nadaje się też do czegoś innego. Kotku, przyjadę po ciebie, chcesz? Muszę kończyć. Sara, nie ma co ryczeć, trzeba się ogarnąć. Tak ona poznała swoją menedżerkę. Sara wie, że będzie musiała się pożegnać ze strefą cardio. Dziewczyna postanowiła jednak poprowadzić ostatnie zajęcia, które zostały jej przydzielone. Dzień dobry. Witam na zumbie, która niesie ze sobą moc pozytywnej energii. To co, zaczniemy od rozgrzewki? Dobrze? Mhm. Boże, te zajęcia z zumby są nie najlepsze. Przepraszam. Co się dzieje? Miała być zumba, a będzie grupa wsparcia. I w ten sposób otworzy gabinet rozmów. Nie, po prostu zaraz mi przejdzie. Widzimy, że coś jest nie tak. Chodź, pogadamy sobie. Co? Okay. Chcesz? Chodź. Musisz mówić o swoich emocjach, no. Co się dzieje? Tak wygląda zumba? Wczoraj zaczęłam tu pracę i bardzo mi na niej zależy, a mam wrażenie, że wszystko robię nie tak. Jestem beznadziejna. Ale nie mów tak o sobie.
Dokładnie, to ci w niczym nie pomoże. Tylko pozytywne myślenie to jest połowa sukcesu. Ja ostatnio też miałam taką sytuację kryzysową w pracy. 20 minut siedziałam i płakałam w toalecie. Naprawdę? Dobra. Też masz ciężko w życiu? O Jezu, od razu mi lepiej, dziękuję. Dobra, wracamy do pracy. Dosyć tego, dziewczyny. Wracamy do treningu. Koniec tego użalania się. Koniec użalania się. Myślałem, że tylko ja mam ciężko, ale widzę, że też macie ciężko. Super, to już jest okej. Okay. Mimo niekonwencjonalnego początku, klientkom spodobały się zajęcia zumby. Sara ma nadzieję, że zmieni to jej sytuację w siłowni i przychylniej nastawi do niej właściciela. Miałam iść na masaż relaksacyjny po treningu, ale normalnie czuję się taka wypoczęta i lekka, że niczego więcej mi nie trzeba. Ja cię doskonale rozumiem, sama się czuję, jakbym 5 kilo straciła. O, Sara, musimy pogadać. Słuchaj, Michał, przepraszam, że ja tak późno zaczęłam trening tej zumby, ale dziewczyny chciały pogadać i chyba im się podobało. Dobra, o tej zumbie to my jeszcze pogadamy innym razem, ale teraz mamy poważniejszy problem, chodź. Co? Jaki? Tyle lat pchamy ten wózek, żeby wywrócił się przez jedną rozszczepaną laskę. Chłopaki, spokojnie, to jest Sara. Co ona tu jeszcze robi? Prowadziłam trening zumby. Każdy odcinek musi być w tej siłowni. Widziałaś, co się dzieje w internecie? Na fanpage'u naszej siłowni? Co? Pokaż jej, Karol. Ktoś to nagrywał? No właśnie, chcielibyśmy wiedzieć, kto. Nieważne, kto to nagrywał. Ważne, że to nasza siłownia. To był taki prank. Trampolina do... Mówiłem, że wam, że trampolina do popularności. Jeżeli cię niechcący przejadę i przeżyjesz, nagrywaj. Stary... Właśnie o tym mówiłem na początku odcinka, że potrzeba czasami szczęścia. Potrzeba, żeby auto elektryczne cię przejechało. Wtedy wyciągasz kamerę, masz taki pana ludzi, jak mnie przejechał. Na zwłokach mojego wizerunku może wyrosnąć piękne drzewo, które będzie twoje. Wcale wam nie mówię, żebyście wpadali pod samochody influencerów. Musisz zrozumieć, że klienci już przychodzą do nas i mówią, że nie chcą być obsługiwani bezpośrednio przez ciebie. No chyba to jest jasne, że w takiej sytuacji nie możemy dalej kontynuować współpracy. Kto wstawił ten filmik? No, nie wiemy kto. To musiała być Wiki. Słucham? Wiki? Nasza Wiki? Ty się dobrze czujesz? Ona od początku mnie nie lubiła. Sara, posłuchaj, nie ma szans, żeby to była Wiki. Może i ma cięty język, ale jest jedną z nas i na pewno nie zrobiłaby czegoś, co mogłoby nam zaszkodzić. To nie ale ona. Michał, nie, proszę. Sara, no nie możemy dalej działać w takich warunkach. No chyba to rozumiesz. Idź proszę do szatni. Nie miałem wyjścia, musiałem ją zwolnić. Słuchaj, stary, podjąłeś dobrą decyzję. Laska jest niebezpieczna. Dobrze. A teraz dawaj kreatynkę, szybko. Co ty robisz? Próbuję zniknąć. Ale co się dzieje? Pojechałem po ciebie do firmy, szukałem cię, zrobiłem z siebie idiotę, bo wmawiałem wszystkim, że wróciłaś do pracy. Ej! Byłam na siłowni. Przecież miałaś wrócić do pracy i pogadać z szefową. Chyba coś ustaliliśmy, tak? No przecież miało być po myśli męża. Chciałam spróbować jeszcze raz. To po jaką cholerę dzwoniłaś do mnie zabeczona? Bo ktoś wstawił filmik, na którym mój klient dostał wstrząsu anafilaktycznego po tym, jak zrobiłam mu szejka. Ale to nie koniec, bo... Jeszcze ktoś wrzucił filmik nagrany z ukrycia, mój trening zumby, kiedy kompletnie się rozklejam przy klientkach. Zrobiłaś z siebie idiotkę. Jak dobrze cię mieć obok. No co? Mam ci współczuć? Od samego początku mówiłem ci, że ten pomysł z kanałem w internecie jest po prostu bez sensu. Wow, wow, wow! Przyszedł samiec. On od początku mówił. Więc teraz nie ma co współczuć, bo on od początku mówił. Ty tak uważasz? Ja po prostu chciałam być znana. No, to jesteś. Cały świat się z ciebie śmieje. Wiesz co, dzięki za wsparcie. Moje marzenia legły w gruzach, a ty jeszcze mnie dobijasz? Twoje marzenia? A moje? Mam wrażenie, ziomek, że tu cały czas jest o tobie. W ogóle nie ma mnie w twoich planach. No przecież po jakimś czasie musi być chłopak, żeby mieć z kim foty robić, żeby mieć okoliczności do robienia zdjęć i przerwania całego cyklu ze samych fotek po prostu samym sobą. W pewnym momencie trzeba wprowadzać kolejne postacie na zdjęcia na Instagramie, żeby coś się działo. A potem będziemy się kłócić, będzie rozwód, to wszystko można zmonetyzować. 100 razy mówiłem ci, że chcę założyć rodzinę, a ty rzuciłaś stabilną pracę, żeby robić sobie fotki w leggingsach. Słucham? Przepraszam, źle to zabrzmiało, ale rozumiesz, co mam na myśli. Jak on coś palnie, to zawsze musi być w tym paru dokumencie jakaś przerwa na pół godziny. Od samego początku próbuję cię przekonać, żebyś zastanowiła się nad tą zmianą, a ty
brniesz i brniesz. A może to ty wynająłeś kogoś, żeby otruł mojego klienta i wrzucił ten okropny film? Ty słyszysz, co ty mówisz? To ma sens! Pewnie tak jest. To jest sekret życia. Po nocy spędzonej poza domem, Sara ma jeszcze więcej wątpliwości co do swojego związku. Coraz bardziej zaczyna się też zastanawiać, czy wszystko, co ją ostatnio spotkało, jest wyłącznie przypadkiem. Czekaj! A co ty tu robisz? Puszczaj, o co ci chodzi? Nie jesteś w szpitalu? Co? Ty chyba mnie z kimś pomyliłaś. Nie rób ze mnie idiotki. 2 dni temu miałeś atak alergiczny na siłowni i zabrało cię pogotowie. Już cię wypuścili? To ty, trenerka, która mnie prawie zabiła. Jakoś szybko doszedłeś do siebie. No tak działa ten szans. Ja sam widziałem ludzi, oni zdrowieją zaraz nagle. Spadaj, ja nie muszę z tobą gadać. Słuchaj, puszczaj. Tak szybko stąd nie pójdziesz. Skąd znasz się z Kaśką? Z Kaśką? Widziałam, że ci za coś płaciła. Potem siadła do taksówki i odjechała. Razem to uknęliście? Dziewczyny, nie mam pojęcia, o czym ty mówisz w ogóle. Kaśka, nie chcesz, żebym miała kanał w internecie, tak? Boi się konkurencji? Wszyscy, którzy mają lizane włosy do tyłu, raczej kłamią, więc pewnie on kłamie. Pani zima, nie zima. Sara wie, gdzie Kaśka zwykle nagrywa filmiki na swój kanał. Chce z nią jak najszybciej porozmawiać. Kaśka, to ty mi to zrobiłaś? Myślałam, że we mnie wierzysz. Wierzę w ciebie, co? O co chodzi? Jesteś zazdrosna, tak? Ale włącz nagrywanie, content się robi. Sara, co się stało? Wynajęłaś swojego koleżkę, żeby wypił tego szejka orzechowego? Bo co, pobałaś się konkurencji? Ty chyba oszalałaś. Ja mam swoją oglądalność, mam swoich widzów. Ja się nie boję konkurencji. Widziałam, jak mu płaciłaś, a potem siadłaś do taksówki i odjechałaś. Co? Że Rafał? Rafał montuje mi filmiki! Nie kłam! Chciałaś mnie zniszczyć! Saruś, po co? Po co miałabym to robić? Bo nie chcesz, żebym była bardziej popularna niż ty? Dziewczyno, ogarnij się, dobra? Bo to, co ja mam, to się miesiącami, latami się to buduje. To nie jest takie proste. To skąd znasz tego chłopaka? O mój Boże, po prostu go znam! Boże, ta rozmowa jest tak durna. Rekordowo jak na razie. Montuje mi filmiki! Filmiki z telefonu poziome, no to... I co? Ja mam uwierzyć, że to wszystko po prostu przypadek? Wierz sobie, w co chcesz. Ale mnie w to nie mieszaj, bo ja nie mam z tym nic wspólnego. A jeżeli ktoś ci rujnuje karierę, to może spójrz na swojego chłopaka. Już drugi raz o nim wspominasz. Co ty o nim wiesz? Sama się go zapytaj. Ale uwierz mi, ja nie jestem twoim wrogiem. Jeżeli on zdradzał z tobą ją, to jesteś... Sara ma dość tajemnic. Czeka na powrót Piotrka, aby szczerze z nim porozmawiać. Sara, wróciłaś. Wróciłam, bo musimy porozmawiać. Co ty przede mną ukrywasz? Ja? Nic. Kaśka twierdzi inaczej. A co ona ci nagadała? Nieważne. Ważne, co ty masz mi do powiedzenia. Nie słuchaj jej, przecież ona kłamie. Po co w ogóle się z nią spotykasz? Tu nie chodzi o Kaśkę. Tu chodzi o ciebie. Tak bardzo nie chciałeś, żebym zrobiła karierę w necie. I wiesz, co myślę? Że to ty dosypałeś tego białka orzechowego klientowi z alergią, żeby mnie wkopać. Tak bardzo nie chciałeś, żebym spełniła marzenia? Sara, to co mówisz, to jest jakiś absurd. Przecież mnie tam na tej siłowni nawet nie było. Może komuś zapłaciłeś, żeby to zrobił? Co się dzieje? Ona przez pół odcinka chodzi i cały czas szuka. To jej zabrał karierę i wolezek. Najbardziej ubogie umysłowo śledztwo, jakie widziałem w swoim życiu. A teraz udajesz, że nie wiesz, o co chodzi. Nie, kochanie, mówię prawdę. Przecież ja cię kocham. Tak? Jakoś tego nie czuję. Czyli co? Bardziej wierzysz Kaśce niż mnie, tak? Piotrek, tu nie chodzi o to, komu ja wierzę. Chodzi o to, że ktoś próbował zniszczyć moje życie i mu się udało. Sara, zaczekaj. Gdzie idziesz? To nie próbował, tylko to zrobił. Sara przychodzi do siłowni po resztę swoich rzeczy. Po raz pierwszy od dawna nie ma żadnych pomysłów ani planów na przyszłość. Cały czas się zastanawiałem, kto chciał nam zaszkodzić z tym filmikiem. Wiecie co? Widziałem, że dwie ulice dalej otwierają nowy klub fitness. Nie wiem, może chcą wykosić konkurencję? Na przykład nas? A mnie się wydaje, że to wcale nie chodziło o nasz klub.
co niby, jak nie o nasz klub, przecież to nasz wizerunek ucierpiał. Hejka, przyszłam po rzeczy. Tak dobrze, że akurat rozmawiacie na temat, który ją dotyczy i jak on tam przychodzi. Uf! Sara, poczekaj. Tak? Siadaj. Masz jakichś wrogów, kogoś, kto chciałby cię zaszkodzić? Teraz myślę, że to mój narzeczony. Wydaje mi się, że narzeczony zrobiłby ci takie świństwo? Wolałby, żebym pracowała w korpo. Michał, a my nie możemy sprawdzić monitoringu? Możemy, ale po co? Jak sprawdzimy monitoring, to może będzie widać, kto nagrywał całą tę sytuację. No, mojego narzeczonego tutaj nie było. Tam zwoje umysłowe muszą się uruchomić. Ludziki w jego mózgu tam właśnie wyciskają. Jak dobiją 10 na serii, to wtedy wpadnie ta myśl. Sara jest zaskoczona, że Wiktoria się za nią wstawiła. Ma nadzieję, że wreszcie wyjaśni się, kto chciał ją skompromitować. Kurde, nie wierzę. Dziewczyny, zobaczcie. To ta Karolina, moja klientka. Karol, chodź zobacz. Pokaż, pokaż. Chodź. Jadź. Sypię klientowi orzechowe białko. Ale jazda. Coś ty jej zrobiła. Ja jej? Patrzcie tu. Jak potem ona mogła? Idzie tu do rogu. Masakra, popatrz. I stąd musiała nagrać ten filmik, który był w internecie. Tak. No to musiało być tu, no. Tak. Ja cię, Sara, wybacz, źle cię oceniłem. Okej. Okay. Wiedziałam, że ktoś cię wrabia. Okej, okay, a ty skąd jesteś? Od czego ty byłeś? Wszystko mamy nagrane. Dzień dobry. Dzień. Hej. Dzień dobry. Wiemy, co zrobiłaś. O, jak dobrze, że przyszłaś. Fajnie. Co? O co ci chodzi? Jesteś nienormalna. Otrułaś klienta tylko po to, żeby mi zaszkodzić? Ja nic takiego nie zrobiłam. Dziewczyno, mamy wszystko na monitoringu, wiemy, co zrobiłaś i dzwonimy po policję. Pójdziesz siedzieć i tyle. Przepraszam, ale ja wychodzę. Nie będę tego słuchać. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie powiesz, jaki masz ze mną problem. Stój! Dlatego trzeba robić ćwiczenia również bez tych maszyn, bo potem nie potraficie uciekać i biegać, no. Stój! Zwal się! Dzwonię na policję! Myślisz, że policja mi coś zrobi? Powiem im, że się pomyliłam, że nie wiedziałam, że ten gość ma alergię. To ciebie naprawdę nie dociera, że mogłaś go zabić? A no tak, no to wtedy będziesz niewinna, wiadomo. To po to, żeby mnie zniszczyć? Dlaczego? Sara. Piotrek, pomóż mi! To wy się znacie? Ja, znaczy... To mój facet, idiotko. Były facet, nie zapominaj. Zrobiłaś to z zazdrości? Mówiłem ci, żebyś dała mi spokój, a ty nie dosyć, że do mnie wydzwaniasz, to jeszcze przyczepiłaś się do mojej narzeczonej? Teraz tak mówisz, a jeszcze tydzień temu przekonywałeś mnie, że mnie kochasz. Tydzień temu? Sekret życia! Piotrek, to ty mnie z nią zdradzałeś? Nie, no chyba jej nie wierzysz, sama widzisz, jaka to idiotka. Byliśmy kiedyś razem, ale to już dawno skończone. Nie, no tydzień temu nie byliśmy razem, bo... co? Sypiał ze mną. Dopiero jak jego kumpela Kaśka nas przyłapała i zagroziła, że powie ci prawdę, to ze mną zerwał. Karolina, zamknij się w końcu. Ty się zamknij, a ty mów! Myślałaś, że pozwolę ci, żebyś miała wszystko? Piotrka, sławę, karierę, pieniądze? Ty jesteś nienormalna. Za to, że odbiłaś mi Piotrka, należało ci się dużo więcej gorszych rzeczy. Ja ci go nie odbiłam. Ale wiesz co? Bierz go sobie, bo ja już go wcale nie chcę. Tak jak przysuwa ludzi, na szachy gra. Sara, zaczekaj. Nie mogę na ciebie patrzeć. Wracaj sobie do swojego korpo, rób sobie tyle dzieci, ile chcesz, ale nie ze mną. Sara. Musiałaś wszystko zepsuć? Spadaj. Ale dobrze, dobrze. Będzie teraz przestrzeń na robienie crossów z innymi influencerami. Mogę ci jakoś pomóc? Raczej... Co zamierzasz? Spróbuję odzyskać pracę w korpo. Przeprowadzę się na razie do mamy, a potem może wynajmę jakąś kawalerkę. Naprawdę chcesz wrócić do nudnego stukania w klawiaturę? A mam inne wyjście. Coś ci pokażę. Nie dobijaj mnie. Widziałam już ten filmik z Zumby. A nie o to chodzi. Proszę cię, zobacz ile wyświetleń, ile komentarzy. O cholera. 2000 wyświetleń? Sara, nie rezygnuj z marzeń przez dupka, który na ciebie nie zasługiwał i jego durną kochankę. Nie rezygnuj z marzeń. W sumie nie muszę być trenerką. Mogę otworzyć kanał z poradami dla kobiet. Nie! Co? Nie! Dzięki. Wiki ma rację. Muszę zrobić wszystko, żeby spełnić swoje marzenia, bo inaczej nie! będę nieszczęśliwa. Sara! Chcę dawać porady dziewczynom takim jak ja. Nie! Dziewczynom, które pragną czegoś więcej od życia i nie zgadzają się na nudę i szarość. O kurwa. O kurwa.
Ona będzie coachem. Tak właśnie działają influencerzy. Wy, normalni ludzie, idziecie do szkoły, uczycie się przez 5-6 lat, żeby móc w ogóle robić staż w danej profesji? Influencer. Dzisiaj wstał i jest lekarzem, będzie leczył ludzi na kanale na YouTubie, bo przeczytał książkę od przyrody z podstawówki. 2 tygodnie później internetowy kanał Sary cieszy się coraz większym powodzeniem i dziewczyna ma nadzieję, że wkrótce zacznie na nim zarabiać. Kaśka! 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 Jezu! Sara! Cześć! Hej! Masakra, ta młodzież dzisiejsza chodzi w telefonie ze słuchawkami, nic się nie... Nie wie, co się dzieje dookoła! Konkurencję mi robisz! No co ty, przecież masz 10 razy więcej followersów niż ja. Zobaczysz, jak to szybko leci. No mam nadzieję. Słuchaj, to prawda, że nakryłaś mojego narzeczonego z kochanką? To znaczy, byłego narzeczonego? Zerwałaś z nim? Dobrze zrobiłaś. To prawda czy nie? No prawda. A przyznał się chociaż? Powiedzmy, że wyszło szydło z worka. A masz mi za złe, że ci nie powiedziałam? W sumie nie. Sama nie wiem, jakbym się zachowała w takiej sytuacji. Powiedziała? Dlaczego ona tego nie powiedziała? O, dlaczego ta rozmowa tu jest? Słuchaj, no bo Piotrek przysięgał, że to jest jednorazowy wyskok, że to jest błąd i... Dobra, szkoda ciebie szczępić ryja. Siemano!